Siemaneczko, wczoraj pokazywałem metodę tego kopiowania, no kopiowania w arenie, ale to było ze znajomym, który musiał nam coś tam odpalić. Na PS4 mógł tytaniczną robotę, na Xboxie najlepiej na jednoosobowej sesji skok spadochronowy. I tutaj pokażę, ale tym razem to już jest zupełnie solo, bez żadnego znajomego. Tu będziemy dołączali do randomowego gracza z jakiejś tam kurde ekipy. Wam pokażę, która ekipa i który łepek najlepiej do niego dołączać, bo on jest przeważnie na AFK-u, na jakiejś tam misji, na sesji dla zaproszonych. No i tutaj to samo, no potrzebujemy auto. Jeżeli z własnymi tablicami iFruta, no to możemy zrobić sobie od razu cały poziom kopii w arenie. No jeżeli chcemy bez tablic iFruta, no to trzeba niestety będzie wyjeżdżać z areny i zapisywać to wtedy. Chyba najlepiej jest w biurze, nie wiem, nie jechałem do biura, nie sprawdzałem jak to tam, ale podejrzewam, że trzeba będzie mieć te miejsca i nie wiem, tam się wracało do areny. Areny czynnie zawiśniemy na czarnym ekranie i ja tutaj teraz będę używał tego motora od Benego. On tam pokazywałem 130 chyba 5 czy 9 tysięcy kosztuje i ulepszenie go na Benego też pokażę kwotę. No to jest niewielkie kwoty, ulepsz Benego 196, no to nie są wielkie kwoty. No i teraz tak, najeżdżamy na ulepsz Beny OMW, dajemy start, online, ekipy, rankingi i wybieramy tą ekipę najlepiej, którą ja tutaj teraz wam pokażę. El Gamer coś tam, Cito PS4, zobacz członków i tego gościa, on tam awczy zawsze na tej, na sesji dla zaproszonych. I teraz do niego klikamy, dołącz do gry. No ja tutaj spamuję, no jak ja tam mówił u mnie na live, on jak spamował, mu to nie wychodziło. Ja tu spamuję, on ma nawet tu, zauważy, inny tryb celowania, ale ja spamuję, słyszę te dźwięki, że motor mi się ulepsza, słyszę te dźwięki, że ładuje mnie w chmury, było słychać i dopiero potwierdzam ten komunikat. Słyszałem, że motor się ulepszył, mimo że mi się nie ulepszył. Słyszałem, że ładuje mnie w chmury, ale motor mam nieulepszony. Widzicie, nie ulepszył się do Benego i teraz zamieniamy. I pokażę tutaj, tak, jak zrobić kopię z tablicami iFruta, jak zrobić kopię bez tablic iFruta. Czyli najpierw z tablicami. Zamieniamy Deluxo za Easy, jest napisane znowu. Easy jest Deluxo, Deluxo jest Easykiem. Czyli wsiadam to jest Deluxo, wygląda jak Easy. Strzałeczka w prawo, zmieniamy w aucie cokolwiek, żeby nam się zapisało, ale to musi być wtedy na naszych iFruitowskich tablicach. Najlepiej zmienić kolor tablic, bo jest najtaniej. Tablica, kolor, bang. To jest jedna moja kopia. Jakbym tak przekopiował całą arenę, idę na kreatora, wracam na sesję, mam już całą arenę i sick. Teraz pokażę, jak zrobić kopię bez tablic iFruta, czyli znowu oryginalne Easy, tam jest niby jeszcze Deluxo, wraca na swoje miejsce Easyka i znowu zamieniam tamte Deluxo, które idzie na straty, no wy będziecie używać pewnie RH8, zamieniam za Easy i znowu napisane, to jest Deluxo, a Easy tam pod ścianą, no ale dobra. I teraz, no mniejsza z tym, no chyba będziecie wiedzieli, który to jest oryginał i pokazuję te tablice z tego Deluxo. Patrzcie na końcówkę 3, 4, 9 przeniosą mi się na te moje Easy. Tu mam tablice moje Skulls. Dodaję gazu, wyjeżdżam z areny. Bang. Mam te tablice z Deluxo. Tu sorry, nie ma minimapy, muszę włączyć. No i teraz wzywamy sobie mobilne centrum operacyjne, jedziemy zapisać kopię. No niestety nie wiem, nie sprawdzałem jak jest, jak się wraca do areny, czy będzie ten czarny ekran, będziemy na nim tkwili, czy nie. Czy można jechać zapisać to do biura, no i jeździć tak w kółko, ale to wtedy za każdym razem trzeba dołączać do tego typa. Jak już się opuści tą arenę, to już trzeba będzie znowu do kolesia dołączę, także
lepiej jest to kopiować na tablicach Eiffeltowskich. Bo pyk, 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 pozamieniana cała arena, idziesz na kreator, wracasz na sesję, masz 9, no 8 kopii, no bo jeden oryginał, 8 kopii, no bo 9 aut tylko wchodzi. I do mobilki, co tam było, się przeniosło do areny. No i dobra, podjeżdżam, żeby tam daleko mnie nie respiło, idę na kreator, wracam z kreatora na sesję. No i będę miał swój oryginał, który miałem, kopię zrobioną na moich tablicach i kopię zrobioną bez tablic iFruta. No i to nie to, że kurwa sprzedaję na własnych tablicach iFruta, to limitu nie dostanę, i to nie to samo, że kurwa milcz tam. A to ten tu. I że każda kopia ma inne tablice, to że jak będę sprzedała, to też nie dostanę limitu. To jest nieważne. Ważne, żeby były czyste kopie. Czyste to albo na własnych blachach, albo każde inne. Nie powtarzały się te randomowe numerki, ale tu chodzi o sprzedawanie tych pojazdów. Kurwa, sprzedawanie. Dwa auta co 2 godziny. Maksymalnie 8-30 godzin przerwy i chuj. I to się nie zmienia. A nie, że lecicie jeden po drugi, kurwa trzeci, czwarty, piąty. Nie odczekacie tych kurwa 30 godzin, tylko wyłączycie grę kurwa 8 wieczorem, rano się budzicie, elekcje kurwa włączacie od nowa i lecicie dalej, sprzedajecie i no piszecie, nie mamy limitu, nie mamy limitu, a kurwa 2, 3, 4 dni, oczy jak żaba jaja, limit, no i chuj. 2 co 2 godziny, maksymalnie 8 aut, 30 godzin przerwy. Tego się trzymajcie. A nie słuchajcie takich pierdół, że na własnych tablicach się nie wbijacie na limit. Wbijacie się. Pozdrawiam. Elo.